patrzcie, patrzcie. Ale gdzie ten sygnał jest? Co tutaj jest zakopanego? Co to jest? Ła, jakaś fadroma. No i nawet jakaś kobitka zostawiła strój kąpielowy. Zaraz zobaczymy, co to za rozmiar. Pokaż się tutaj. Miseczka chyba AB. W bilonie jest 52,50, czyli 4 monety 5-złotowe. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Jesteśmy w Stegnie, wakacyjny dzień, w szczycie sezonu. Na plaży tej jest tysiące ludzi, a będzie jeszcze więcej. Spodziewamy się tutaj, że będzie około 40-50 tysięcy plażowiczów, a jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzić, co pozostało po nich. Chcemy Wam pokazać, co wykrywacz metali może znaleźć po wszystkich turystach i plażowiczach. Pozdrawiam Was z naszej bazy i z naszego busa. Powiem kiedy. Hania, która jest godzina? Ale to, które się zmienia, to się nie liczy? Nie. 17. Tak. Co tam cię gryzie? No mrówki gryzą, no. Która godzina jest? 17. 07, tak? 17.07 jest, zobaczcie, ta godzina. A ile jeszcze plażowiczów? Ile plażowiczów jeszcze, a my czekamy, żeby wejść tutaj z wykrywaczem metali. Także jeszcze z godzinkę i może coś się ruszy. Będziemy mogli w końcu coś zacząć działać. Ale taka liczba osób to nic dziwnego. Trzeba swoje wyczekać, aż wszyscy odjadą. Oj, chyba się nie zapowiada za ciekawie, bo ludzie tutaj dochodzą. W czasie trzeba przygotować obiad, żeby mieć siłę, a na obiad dzisiaj jest co? Makaron z pesto i tyle. Mam nadzieję, że będzie wszystkim smakować. Nie, bo to musi się zrobić, wiesz? Kochanie, podano do stołu, do łóżka do stołu. Przysnęłem chwilę. No tak mi się właśnie wydawało. O nie, skarby mi się śniły z plaży nadmorskiej w Stegnie. I nikogo nie było? Nie, no było pełno ludzi, ale skarbów jeszcze więcej. A tak na poważnie to pościel ubrudziłem. Nic, do prania pójdzie. Ciekawy jestem, przy takiej ilości ludzi, jak dzisiaj w szczycie, w sezonie, ile uda się wyciągnąć znajdek po turystach, po plażowiczach. Wcześniej jeździliśmy w różne miejsca i średnio z wyjazdu mieliśmy od 50 do 100-120 zł. A zobaczymy dzisiejsze popołudnie i jutrzejszy poranek, ile przyniesie konkretnie znalezionej ilości gotówki i być może coś jeszcze, ale co jeszcze, to się okaże. Zostańcie z nami. W końcu po całym dniu oczekiwania, aż troszkę plaże się rozluźnią, bierzemy nasze sprzęty i ruszamy. Akcja wykrywacz zaczyna się, natomiast cały czas jest masa, dużo ludzi, ale... Akcja tragarz. Akcja tragarz, Ewelinka. Ma plecak, ma wykrywacz, no ale tą akcję musieliśmy kiedyś rozpocząć, bo za chwilę wieczór. Dwa pierwsze sygnały to dwa kapsle, a trzeci to 2 złote. 2 złote otwiera poszukiwania. Kolejne 2 złote, tym razem praktycznie znalezione na oko.
w takim miejscu. O 10 groszy, natomiast uśmiałem się, bo z boku tej 10-groszówki, zobaczcie, leży meduza, która wypłynęła z wody na plażę. Poznajecie ją? Ale ważniejsze jest te 10 groszy niż ta meduza, o której wspominałem. Pewny mocny sygnał, przetarłem nogą, a tu wyskoczyła piątka. Także darzy cały czas, a ludzi jeszcze pełno na plaży. Cały dzień Hanula dzisiaj zmusiła jajko, tak mi się chciało kąpać. Znaczy no nie cały dzień, bo południe, przed południem się kąpała i po południu, później wieczorkiem też chciała, więc jakieś obiecane, no to czekam aż się wykąpię i ruszam do boju. A idąc do ciebie, praktycznie za twoimi plecami znalazłem jeszcze 2,50. Za moimi plecami właśnie tak mnie bolą te moje plecy. Bolą cię plecy? Aha. No, do wspólnego koszyka, potem pokażemy wszystko widzom. Tak jest. Ciekawe co ja znajdę. Godzina 19:45, a sytuacja nic się nie zmieniła, wręcz odwrotnie. Znów przybywa ludzi na plażę do Stegny. Jakby ktoś z was chciał leżak albo skarpetki, znajdzie się na plaży w Stegnie, z tym nie ma problemu. Gdzieś mi Ewelinka zginęła w tym tłumie. Wypatruję, no i widzę, mam ją na celowniku. Podejdę i zobaczę, co jej udało się znaleźć. Ludzie się cieszą i podziwiają zachód słońca. Ja się cieszę, że znalazłam od razu jak wyszłam 2,70. A i jeszcze znalazłam taką kuleczkę. Nie wiem. Poczekaj, wygrzebię z kieszeni, bo jest taka mini. A to złota zapinka. No tak mi się wydaje. Że może z bransoletki jakiejś. Trzeba wrócić, poszukać w tym miejscu. No teraz, bo ja wiem gdzie to jest. Szukałam, ale nic nie było. Przy tej zapince właśnie jedną złotówkę znalazłam. Jeszcze mi odfrunie. A kuku, zobaczcie ile osób spogląda na zachód słońca. I tu kolejny leżaczek, całkiem sprawny, jakby ktoś z was potrzebował. No to jest na w Stegnie, przy wejściu głównym. Także można sobie go za darmo wziąć po prostu. To zostawiają plażowicze. Jeden wypad, jeden sezon i ciach do śmieci. Niech sobie ktoś inny weźmie. Pania przyniosła kółko, to jej znalezisko na oko ktoś zostawił. Ja znalazłem 2 złote. Gdzie leżało? Tu, obok tego parawanu. Ktoś zostawił. Ewelinka tam też jakieś ma drobniaki. Ja dwójkę jeszcze raz pokazuję. A Hania cieszy się ze swojego znaleziska na oko? Właśnie chciałam takie kółko, ale chciałam takie jak ja mam. A ktoś się porzucił, to jest po prostu, nikt nie wziął, wiesz? Ale dlatego, że jest zniszczone, bo nie ma dziury, bo powietrza nie ma, wiesz? Nie ma dziurek? No powietrza nie ma, zobacz. Jest to nie napompowane. No to trzeba sprawdzić. Pochwal się swoimi znaleziskami. Moimi? No. No weź sprawdź. Teraz nie ma dziury. Teraz mama pokaże swoje znalezisko. Sprawdzimy, czy nie ma dziury. Mama w swojej magicznej kieszeni trzyma. A ja tym razem znalazłam gotóweczkę, tylko może aż tylko. Tato, to jest chyba moneta. Ja coś poczułam. A skąd wiesz, że to moneta? Takiego czułam wstawającego. Wykrywaczem sprawdź jeszcze. No to ale dotykiem można. To weź owinę wykrywaczem. Dobra, odsuwam swój. To co jest? To jest pestka, to ci sygnału na pewno nie dawało. Szukaj dalej.
To słyszysz? Czy to nie to? Nie. Panem tato odpadł. No to pokażemy naszym widzom sygnał, jaki jest. No ten, machaj, szukaj no. A, 62. Szukaj. Miałam coś w tyku. Szukaj. Tutaj to gdzieś po boku. Po tym. Szukaj. Tu gdzie ja mam? A ja mam propointera, zaraz odpalimy. To weź dawaj. Propointerem jest, prawda? Proszę. Na dzień ten propointer. Pokażę ci, pomóc ci. No. Tu. Masz coś? Czekaj, tym gównym propointerem nic się nie da. Pokaż mi wykrywa, zaraz sprawdzimy, w którym miejscu to jest, tak? Słyszysz jakiś dźwięk? Słyszę, głośno. Odejdź. No, to szukaj. Muszelka. Dawaj, jeszcze raz. Odezwał się propointer? No szukaj. No, zobaczymy. O! No. Tutaj mamy kolejne znalezisko zostawione przez jakieś dziecko. Zobaczcie, zabawka z syp. Piasek był wsypywany do góry i schodził sobie na dół. Koło tego filiżanka jakaś plastikowa, zabawka dla dziecka i taka też oto łopatka. Komplecik do zabawy gotowy. Te złotóweczki to mi chyba dzisiaj bardzo lubią, bo kolejna mi wpadła. Chyba co grubsze to Krzysiek zbiera, bo nie chce mi powiedzieć ile ma, ale później się dowiem na filmie. Nie, na podsumowaniu się dowiem. Mam dwie znajdki, jedna zalezione wykrywaczem metali, to jest 5-złotówka, a kawałek dalej to jest taki oto berecik dziecięcy, także to też zostawiają i gubią plażowicze. A gdzie moja piątka? Jest tutaj. A tu idzie światełko do nieba. Znaczy, miało iść. Serce bije niesamowicie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta obrączka. Rano będziemy ją identyfikować. Co to jest? Zobaczcie. Także, takie rzeczy stegnie. Pięknie. Jeszcze raz pięknie. I strój kąpielowy został pozostawiony przez jakąś dziewczynę, chyba młodą. Zobaczcie, miseczka taka średnia, AB, tak mi się wydaje, strój nie za duży, czyli jakaś młoda, szczupła kobitka. Z drugiej strony zobaczymy, jak to wygląda. No, tak to, jak widzicie, tak to wygląda. Takie rzeczy też wstegnie na plaży. Ups, komuś się zapomniało zabrać parawan, który oddzielał prywatną działkę na plaży wstegnie, żeby ktoś się mógł bezpiecznie opalać. Albo sobie po prostu tylko leżakować. Zapomniał wziąć. Jakby ktoś chciał, to stoi to na plaży w stegnie. Kolejne znalezisko to czapka. A tak naprawdę ona była zakopana w piasku, tylko wykrywacz zasygnalizował mi, że jest coś pod cewką. Pewnie tutaj ten cycek jest aluminiowy, stąd też była sygnalizacja i moja reakcja na to, żeby wyciągnąć tą czapkę z piasku. Jest i kolejna moneta, 2 złote, 2 ziko. Zobaczcie, co zostało zostawione przy śmietnikach, jakiś narzut namiotu. Tutaj jest materac, tam jest, co jest, parasol. No i tutaj wiele ciekawych innych
rzeczy. Przejdziemy jeszcze do drugiego kosza. Także tutaj co jest? Tutaj jest basenik dla dziecka. Tu jest jakiś tam muchaniec do pływania. Takie rzeczy są wyrzucane. To można znaleźć na plaży. Także tu jakaś jest też parasolka. Nie, nie, to daj się. Osiem dych. Nie, to jest bliżej. Poczekaj. Setki butelek, puszek i innych ciekawych rzeczy, które jeszcze są do użytkowania na co dzień. My z Hanią kładziemy się już spać. W sumie Hania to już śpi. Krzysiek jeszcze śmiga z wykrywaczem na plaży i będziemy czekać na niego. Był bardzo długi, upalny dzień. Było ciężko. No cóż, kładziemy się i widzimy się rano. Witamy Was o poranku w kolejnym dniu poszukiwań na plaży w Stednie. Pospaliśmy troszkę dłużej dzisiaj, bo wczorajszy dzień był strasznie męczący ze względu na temperaturę, na to, że ja długo pochodziłem na plaży. No i daliśmy sobie czas, żeby się wyspać, stać radośni, weseli i gotowi do działania. Zaczynamy od śniadanka. Zaczynamy od śniadanka. Jeszcze wczoraj udało mi się znaleźć wieczorem, wchodząc po schodach do busa, 4 złote i grosiaka. W całym filmiku widzieliście też, co oprócz monet można znaleźć. No i dzisiaj ruszamy dalej. Ruszamy dalej? Tak, ruszamy. Nie wyspana chyba. Nie, no jestem wyspana. Ruszamy dalej. Jest już sporo ludzi na plaży, stąd pewnie to, co wizualnie było ciekawego, zostało już pozbierane, ale na koniec zaprezentujemy Wam, ile udało się zebrać kasy. Tyle swoich kaw. Tak. Taka bździula sobie. Mamy kaw pilnować. Hania pszczoła pączkę. Lata. Pszczoła lata. Hania machała pączkiem, odganiała pszczołę. Usiadłam na pączkę. Także po śniadanku uciekamy na plażę. Z wykrywaczami metali. Oczywiście, nie inaczej. Zaczynamy poszukiwania. Schodząc wczoraj z plaży, spotkałem kilku detektorystów, których serdecznie pozdrawiam. Zobaczymy, czy zostawili nam coś na tej plaży, czy jeszcze nasze wykrywacze to wykryją. Spójrzcie, zaraz zobaczymy, co tutaj jest zakopanego. Co to jest? Ła, jakaś fadroma. Myślałem, że to kopara, a to fadroma. Zobaczcie, zabaweczka w ładnym stanie. Jeszcze działa, jeszcze działa. Takie poranki nad morzem to ja uwielbiam. Dosłownie pierwszy sygnał i piątka. Tutaj mamy jakąś chyba sukieneczkę. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. Co to tutaj gdzieś? Ktoś zostawił. Tak, sukieneczka jakaś. Wśród mnóstwa kapsli i zrywek znalazłam także dwójeczkę i złotóweczkę. Może nie wszystko wyciągnęli poprzedni detektoryści. Zostawili coś dla nas. Zobacz, kółko. Ciekawe, czy sprawne, jak myślisz, czy nieprzebite. Ktoś zostawił. Trudno mi powiedzieć, chcesz podmuchać? Nie, następnym razem to zrobię. A tutaj, odsunę się, żeby widać, jest monetka. 2 złote. Sprawdzamy, czy jeszcze są jakieś sygnały.
Zawsze tak robię, kiedy pojawia się moneta i jest jakiś sygnał. Odpalimy mojego propointera. Jest tu coś. O! Kolejna moneta. 2,50 razem w jednym miejscu. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze są jakieś sygnałki. Monety lubią chodzić w parach, więc trzeba obszukać dobrze dookoła. No i już tu nic nie słyszę. Także działam dalej. A tu jeszcze ktoś skarpetkę zostawił. Zatargasz do śmieci? Tak jest. Ja też. Swoją drogą, jak zauważyliście, ludzie bardzo różne rzeczy zostawiają. Nie wiem, czy to przez nieuwagę, czy celowo. Tam wcześniej, jak chodziłam, to widziałam, ktoś zostawił dwie parę klapek, okulary. Nie nagrywałam tego, bo obok było sporo ludzi, więc myślę, że to na pewno nie były ich, bo okularki, jak wziąłam do ręki, pytałam się, czy to państwa, powiedzieli, że nie, więc zostawiłam, może ktoś przyjdzie i odbierze. Tu jest jakiś ładny sygnał. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Coś tutaj. A! Patrzcie. Patrzcie. Ale gdzie ten sygnał jest? To jest dyszka. Już tu patrzę. Jest tutaj 20 groszy. Odłożymy, zobaczymy, co tutaj jest. Jest jeszcze sygnał gdzieś tu pod dychą. Ty sobie się... A nie, to dwie dycha. Nie, dycha. Myślałem, że zwinięte większe kwoty w rulon jakiś były, a tu było tak podgięte, także moja wyobraźnia zaczęła działać. Także się cieszę. Pierwsza w tym roku taka sytuacja, bo wcześniej się zdarzało. Duże kwoty się potrafiło znaleźć, ale tutaj jeszcze coś jest, nie? Zaraz zobaczymy. Tu mam ten sygnał i jest 2 złote. Także jest papier na wesoło. Niesamowite to jest. Patrzcie. Odłożę i zobaczę, czy nie ma więcej sygnałów tutaj. Bo to jest niebywałe. Ale to jest plaża nad morzem. Tu się różne rzeczy dzieją i różne cuda. Także jest papierek. Wykrywacz bezpośrednio tego nie widział, ale właśnie ta sytuacja, że ktoś tu zostawił. A widziałem tutaj wczoraj w okolicach tego miejsca, imprezowali chłopacy, stąd podszedłem tutaj. I kolejne znalezisko, co ludzie pozostawiają na plaży. Dziecięcy kapelusik. I prawie że na koniec, tutaj w tym dołeczku trafiłam, 2 złote. A może ktoś by chciał leżaczek, to jest jak najbardziej, a może parasolkę. A tu widziałem jeszcze jedna parasolka i też jeszcze jeden leżaczek. O, jest też ponton jakiś, a leżaczek prawie dobry, tylko budowę potrzeba. Także tego wszystkiego to tutaj można by było sobie jakiś komis otworzyć. Wszystkiego jest na plaży. To wszystko ludzie zostawiają. A na wyjściu do busa takie oto ktoś laczki zostawił. Także komuś się... A, nawet zelówka się oderwała, także posypało się. Jak ktoś pewnie wraca już do domu. A tutaj trochę wyżej. O, zobaczcie, też na poboczu ktoś wyrzucił taki pontonik pływający. A tam u góry jest Ewelinka, gotowa do wyjścia do busa. Gotowa. Zobacz, jaki jest ten. No, koło pewnie dobre, sprawne, nie? No i te buciorki, które przykuły moją uwagę. Także tu jest wszystko. Tu jest wszystko na plaży z tego. Tylko czego nie znaleźliśmy? Złota. Niestety, ale na pewno kolejnym razem się uda. Voila!
A tu kolejny parawan, który został porzucony przez plażowicza gdzieś w krzaki na zejściu do plaży. A teraz nadszedł czas naszego podsumowania. Ale zanim przejdziemy do podliczania, ile znaleźliśmy kasy, która fizycznie jest tutaj na stole, i kilka innych ciekawych rzeczy. Jak widzieliście, na plażach można znaleźć po plażowiczach masę różnych rzeczy, takich, których nawet pewnie byście się nie spodziewali. Jeżeli chodzi o same poszukiwania wczoraj i dzisiaj, to najważniejsza była strategia, bo w momencie, kiedy jest bardzo dużo ludzi na plaży, no niestety nie można się poruszać po piasku, no z wiadomych przyczyn, nie będziemy nikomu po głowie chodzić i nawet nie wchodzi to w grę. Przy takich tłumach ludzie schodzą dopiero późnym wieczorem, także ten czas wyczekiwania na moment wejścia, no to jest praktycznie cały dzień do późnych godzin wieczornych. Jest półtora godziny czasu do chodzenia, potem robi się ciemno. Natomiast chodziło nas na plaży bardzo dużo poszukiwaczy, nie? Bardzo dużo. Jeszcze tutaj, tak jak wcześniej wspominałem, jak ja schodziłem późnym wieczorem do busa, to też chłopacy wchodzili na plażę. Także ta strategia była najważniejsza. Jeżeli ktoś przyjechał późno i chodził całą noc do rana, no to tam ilość tych monet i rzeczy po tych plażowiczach znalazł na pewno więcej. My po prostu z racji tego, że jest Hania, jesteśmy tutaj też na odpoczynku, przyjęliśmy tak, że chodzimy do wieczora, no i potem wstajemy rano. Rano natomiast trochę pospaliśmy, no i poszliśmy później. No i mieliśmy tylko praktycznie czas z półtora godzinki, bo dzisiaj jest kolejny dzień upałów i już jest masę ludzi na plaży. Opala się. Także w momencie, kiedy przychodzą, zajmują ten pas nadbrzeżny, a ten pas nadbrzeżny dla nas poszukiwaczy w cudzysłowie jest najbogatszy, bo tam każdy, czy większa grupa ludzi chce być bliżej wody. Chce być bliżej wody. A teraz kwota. Wszystkiego razem jest 62,50, no i tam 8 groszy. I 8 groszy. Z tym oczywiście, z tą dychą, którą znalazłem, no to raz w czasie są takie sytuacje, także poszukiwacze o tym wiedzą. Natomiast jeżeli ktoś nie miał do czynienia z poszukiwaniami na plaży, to musi też mieć świadomość, że ludzie gubią portfele, całe zawartości, wszystko. Oczywiście my tego nie znaleźliśmy. A teraz wam pokażę ilość bilonu, czyli ogólnie chodziłem, jakby tak podliczył, też z 5-6 godzin, 6 godzin gdzieś, nie? I to, co znaleźliśmy, zobaczcie. W bilonie jest 52,50, czyli 4 monety 5-złotowe, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11 monet 2-złotowych. 2, 4, 6, 7 monet 1-złotowych, 2, 4, 4 monety 50-groszowe, 2, 4, 5 monety 20-groszowych, 1, 2, 3, 4 i 5 monet 10-groszowych, no i tutaj żółciaczki. No i jeszcze chciałabym wspomnieć tutaj, nie wiem nawet co to może być, od spinki czy od czegoś. Nawet krab się znalazł, kopereczka. To nie wiem co to, jakiś bardzo stary guzik chyba, no i jakiś pierścionek, jakieś tworzywo, jakieś tam nic wartościowego, no i jakieś tam śmieci. Czy to jest dużo czy mało, pozostawiam wam ocenie, natomiast przy tylu tysiącach ludzi tak naprawdę to jest nic, bo znajdujemy mniejszą ilość monet z jednego głównego powodu. Wszyscy, którzy przyjeżdżają na plażę, czy większość, nie wszyscy, płacą kartą. Także stąd tych ilość monet znalezionych, ilość monet znalezionych na plaży, no, nie jest adekwatna do ilości osób, które tutaj przebywają. Ale nie tylko to jest powodem, bo powodem jest także to, że inni detektoryści też chodzą. No tak, jest nas wielu detektorystów. Ta pasja poszukiwań jest bardzo modna. Mijaliśmy się co chwila z poszukiwaczami. Zresztą zawsze się mijamy, kiedy jesteśmy gdzieś na poszukiwaniach na plaży. Także jest masę. Także cuda, wianki na kiju można znaleźć na plaży nadmorskiej. I to każdy, nie tylko w Stegnie.
kapsli, nie zanudzaliśmy Was kapslami, zrywkami, bo tego jest naprawdę multum, tego to jest, są setki, co się udało tam włożyć w kieszeń, to tutaj zaprezentowaliśmy, także tak oto wygląda, tak oto wyglądają poszukiwania na plażach, gdzie jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo ludzi w sezonie, w szczycie sezonu. Serdecznie dziękujemy też naszym widzom za wsparcie. Właśnie szedł też kolega poszukiwacz, który machał i pozdrawiał. I na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. My jedziemy dalej w kolejną wakacyjną podróż busem. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.